motywacje, znaczy przesłanki do tego, abyśmy zaangażowali się w Facebooka, były rozmaite. Z jednej strony no, chcemy go eksploatować reklamowo i pomagać to robić innym firmom. Z drugiej strony jako wydawca patrzymy te dwa kroki w przód, widząc konieczność tego, aby materiały z naszych serwisów pojawiały się w ramach tej rotacji, tego content sharingu. No a żeby do tego ludzi zmotywować, musimy mieć tam silną obecność i jakby wyrabiać u nich nawyk, że nasze materiały są materiałami, które po pierwsze nasze marki są markami, które ludzie fanują, a więc fanują, czyli lubią, czyli warto je polecać, z powrotem polecać do znajomych. Dalej w dalszym ciągu uważam, że są wdzięczniejszym tworzywem z tych samych powodów. Po pierwsze chętniej angażują się w rozmaite akcje, a po drugie w stosunku 1 do 10 sprowokują o wiele mniej problemów w społecznościach, są o wiele bardziej konstruktywne, więc podtrzymuję to, te dobre zdanie o kobietach w społeczności. Wiem, że w tym miejscu ogłaszaliśmy właściwie jakieś tam już zapowiedź bliskiego startu, ale tak naprawdę to jest taki biznes, w którym trzeba reagować i w tej chwili postanowiliśmy go jeszcze przebudować pod kątem tego, jakie procesy zachodzą w tej całej panoramie rynku społecznościowego w Polsce, po to, żeby go dostosować do nowych realiów. Tak? Niestety, ale to też jest wielkie jakby błogosławieństwo i wielkie i stwarza ciekawe szanse. No ale rynek potrafi się przeformatować w ciągu roku, tak? Ale my dla tamtego produktu widzimy w dalszym ciągu miejsce, tylko że trochę w innym formacie, nie tak szerokim. Ale to żyje. Aktywność w internecie poza Facebookiem nie zamiera. To po prostu Facebook tak naprawdę w mojej ocenie istotnie poszerzył jeszcze kolejne, dobudował, jest jakąś świetną nadbudową na cały internet i na te aktywności, przyspiesza wymianę treści i tak dalej, ale to w żaden sposób nie przekłada się, nie ma po stronie, ja mówię o grupie O2 jako wydawcy, w żaden sposób wzrost Facebooka nie przekłada się na jakieś trendy spadkowe, wręcz odwrotnie. Zauważamy w wielu serwisach, które się świetnie wpisują w Facebooka, te serwisy są beneficjentem. Tej nowej kultury dzielenia się treściami, chociażby Wrzuta, tak? I pewnie na zagranicznych przykładach będzie to YouTube, tak? Który nie w żaden sposób nie został spowolniony. Tak? Kciuk.pl, klientki.pl, już widać, że ale pyszne.pl wypada dobrze. Ekspert.pl, podtrzymujemy to, że w okresie tam 2-3 lat to będzie ogromny serwis i są tam tego zalążki. Właściwie dzięki temu, że podążaliśmy dość takimi wypróbowanymi ścieżkami, w pewnym sensie nie mamy obaw co do tych serwisów. Tak? Mamy też ostatnio startowanych serwisów. Co jeszcze? Powiem ci, że nie pamiętam, dawno nie zaliczyliśmy żadnego takiego potknięcia, z którego chcielibyśmy się wycofywać i to jest pozytywne. Tak.